W dzisiejszym komentarzu nie będzie o tym, co krzyczeli do uczestników spotkania z Jarosławem Kaczyńskim protestujący przed spotkaniem prezesa PiS w Kurniku. Zapraszam. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, to jest komentarz na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTubie i na platformach podcastowych. Tradycyjnie, standardowo proszę Was o wsparcie finansowe, subskrypcje, udostępnianie naszych materiałów. Dzięki temu będziemy mogli docierać do większej liczby osób. Rzeczywiście nie chcę się kolejnym weekendowym tournée Jarosława Kaczyńskiego tym razem zajmować, choć stwierdziłem, że jedno ze spotkań mimo wszystko, zanim przejdziemy do meritum tego odcinka, warto króciutko skomentować, a tak naprawdę wykorzystać pretekst poczyniony przez Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby kilka naszych programowych, misyjnych, ważnych dla nas materiałów Wam polecić. Mianowicie poza tym wszystkim, co działo się w Kurniku, co wywołało duże emocje w mediach społecznościowych, ciekawe były słowa Jarosława Kaczyńskiego w Gnieźnie. Nie? Posłuchajcie. Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonu, tak mówiąc, w przenośni. Tu rzeczywiście my z kolei dużych możliwości nie mamy, ale będziemy prowadzili wielkie kontrakcje. Cóż to będą za kontrakcje w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości? Nie chcę komentować politycznego sensu tych słów Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, na ile korzystanie ze smartfonów wpływa na poglądy polityczne młodych Polaków i nie wiem, jak wpływa na to, co sądzą o rządach PiS-u, ale nie mam wątpliwości, że akurat mówiąc o tym, że młodzi są pod ogromnym wpływem smartfonów, to akurat Jarosław Kaczyński ma rację i warto się tym tematem zajmować. My zajmujemy się nim od dawna, staramy się o nim regularnie pisać, regularnie mówić i kilka materiałów w tym temacie chciałem Wam polecić. Po pierwsze artykuł już sprzed ponad 4 lat autorstwa Bartka Paszczy, twórcy naszego podcastu Sceptech, w którym pisał właśnie o cywilizacji, braku skupienia, udzielał praktycznych rad o tym, jak walczyć z uzależnieniem od smartfonów i wskazywał cały szereg argumentów na rzecz tego, że zasadniczo uzależnienie od telefonów nie jest dobrą sprawą. Poza tym chciałem Wam polecić zupełnie niedawny odcinek podcastu Międzymiastowo, którego gościem był Adam Zych, który niedawno organizował dużą, niezwykle ciekawą konferencję Uwaga Smartfon. Był też gościem Międzymiastowo. Możecie szerzej o idei tej konferencji i o tym, jak smartfony wpływają między innymi na nasze relacje międzyludzkie, sąsiedzkie, rodzinne, dowiedzieć się sporo z tego podcastu. A na koniec chciałem Wam przypomnieć o takim archiwalnym odcinku Klubu Tygodnika jeszcze autorstwa Andrzeja, kiedy nagrywał dla nas regularnie również na YouTubie dotyczący tego właśnie, co badania naukowe, amerykańskie badania naukowe mówią nam na temat tego, w jaki sposób pokolenie smartfonów różni się od starszych pokoleń. Serdecznie Wam te materiały polecam, linki do nich znajdziecie w opisie do tego materiału. Ale chciałem zająć się w dzisiejszym materiale przede wszystkim tym, co zdążyło się wydarzyć przed weekendem, mianowicie z sondażem, który zelektryzował polityków opozycji, który zelektryzował fanów opozycji, który zelektryzował opozycyjne media. Mianowicie pierwszy raz od dawna zobaczyliśmy sondaż, w którym, uwaga, uwaga, Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość. Według tego badania firmy Kantar Public opublikowanego przed kilkoma dniami, 27% na takie poparcie może liczyć Koalicja Obywatelska, to o 1 punkt procentowy więcej niż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości razem z koalicjantami. Dalej mamy 8% dla Polski 2050 Szymona Hołowni, 8% dla Lewicy, 6% dla Konfederacji i 5% dla Koalicji Polskiej, która jest cały czas na granicy progu wyborczego. Nie ma co się dziwić, że taki sondaż musiał być szeroko komentowany, szeroko cytowany w mediach. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy to już słynny koniec PiS-u, czy to już ten moment, w którym możemy uznać, że partia Jarosława Kaczyńskiego odchodzi do historii, dla wielu pewnie na swoje miejsce. Cóż, ja trochę na samym początku chciałbym schłodzić te nastroje i przypomnieć Wam kilka dobrych zasad tego, w jaki sposób sondaże należy czytać, ale nie jest tak, że uważam, że ten sondaż nic ważnego nam nie mówi.
i do tego, jakie zagrożenia na Prawo i Sprawiedliwość czyhają w najbliższych tygodniach i miesiącach, również w tym materiale przejdziemy. Ale na początek chciałem Wam przypomnieć o tym, że jeden sondaż wiosny nie czyni. I warto patrzeć na sondażową średnią, którą publikują różni polityczno-politologiczni influencerzy, które można znaleźć również na stronach internetowych. Na przykład warto zaglądać na średnią sondażową serwisu Politico. Taka średnia przez Politico jest robiona właściwie dla wszystkich państw europejskich. Możemy sobie to porównywać, możemy sobie to śledzić, jak wygląda ta średnia w tej chwili. Już po uwzględnieniu tego sondażu najnowszego, średnia poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości to cały czas 36% poparcia i 8 punktów procentowych więcej niż Koalicja Obywatelska, no więc daleko jesteśmy od tego wyniku, który pokazał Kantar Public, ale oczywiście z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że dla PiSu ewidentnie kończy się ta górka sondażowa związana z wybuchem wojny na Ukrainie. Ostatni raz taka różnica między PiS-em a Koalicją Obywatelską rzędu 8 punktów procentowych i poparcie dla PiSu na poziomie 36% obserwowaliśmy na początku lutego, potem to poparcie dla PiS-u wzrosło, dla Koalicji Obywatelskiej było nieco niższe, więc na pewno jest trend spadkowy dla PiS-u, zwyżkowy dla opozycji, ale do tego wielkiego przełomu według tej średniej jeszcze daleko. Jeżeli ktoś nie ufa serwisowi Politico, to może sobie spojrzeć na przykład na średnią sondażową u Marcina Paladę. To wyniki 6 nowych sondaży opublikowanych w lipcu. Tutaj też średnia dla Prawa i Sprawiedliwości przy uwzględnieniu tylko zdecydowanych wyborców to 36%, Koalicja Obywatelska 28,5%. Znów widać tutaj trend w stosunku do czerwca. Prawo i Sprawiedliwość straciło 2 punkty procentowe, Koalicja Obywatelska 1 punkt zyskała, no ale do mijanki jeszcze daleko. Na koniec Kamil Marcinkiewicz, warty obserwowania, Twitterowicz przedstawiający wiele takich wykresów. U niego wygląda to analogicznie, cały czas odległość jest mniej więcej 8-9-punktowa pomiędzy koalicją a PiS-em, ale widać trend spadkowy dla Prawa i Sprawiedliwości. Czy to w takim razie nie był przełomowy sondaż, czy to nie był sondaż, jakiego dotychczas nie było, czy nie powinniśmy wiązać z nim no takiego poczucia przełomu, jedni wiązać z nim niepokoju, inni wiązać z nim dużych nadziei? No cóż, to jest bardziej skomplikowane pytanie. Natomiast ten sam Kamil Marcinkiewicz napisał bardzo ciekawego tweeta, na który warto zwrócić uwagę, to znaczy zestawił informacje na temat tego, ile takich sondaży, w których Prawo i Sprawiedliwość nie zajmuje pierwszego miejsca, mieliśmy od roku 2015. No i okazuje się, że to jest 8 taki sondaż od zwycięstwa wyborczego PiS-u jesienią 2015 roku. Mieliśmy 3 sondaże jeszcze w innej epoce politycznej na przełomie 2015 i 2016 roku, w których, uwaga, pierwsze miejsce zajmowała Nowoczesna Ryszarda Petru. To ona miała być tą formacją, która pokona PiS. Jak wiecie, jak pamiętacie doskonale, ta historia skończyła się dość szybko. Mieliśmy w 2017 roku 2 takie sondaże, jeden przeprowadzony przez Kantar, drugi przez Millward Brown, w których prowadziła Platforma Obywatelska jeszcze przed tym, jak stworzyła koalicję przed PiS-em. To był moment, w którym Prawo i Sprawiedliwość miało poważny kryzys sondażowy związany z tak zwaną sprawą 27-1. To był ten moment, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie znalazło w Unii Europejskiej żadnych sojuszników i jako jedyne państwo głosowało przeciwko drugiej kadencji Donalda Tuska w Brukseli. To był chyba najpoważniejszy, wbrew pozorom, kryzys sondażowy PiS-u, poważniejszy nawet niż ten jesienią 2020 roku. No i wreszcie mieliśmy jeszcze takie sondaże w tej kadencji, ale to były 2 sondaże przeprowadzone przez jedną i tą samą pracownię IBSP w 2021 roku, w których prowadziła przed Prawem i Sprawiedliwością Polska 2050 Szymona Hołowni. Tak więc, jak widzicie, takie sondaże, nie było ich wiele. Od 2019 roku, jeśli się nie mylę, wyliczył Kamil Marcinkiewicz, było sondaży ponad 500, a tylko w kilku doszło do takiej sytuacji, że PiS nie był na pierwszym miejscu, no ale trudno uznać taki sondaż za jednoznaczny przełom. Ważniejsza jest średnia, ważniejszy jest trend.
ważniejsze jest to, jak wyglądają nastroje społeczne, bo one często z pewnym opóźnieniem przekładają się na wyniki sondażowe. Ale nie mam wątpliwości, że ten sondaż wzbudził w Prawie i Sprawiedliwości duży niepokój. Najlepszy dla mnie tego dowód to również dowód z Twittera, w którym ogromną karierę wśród sympatyków i nie tylko, również wśród polityków PiSu zrobił taki tweet ze strzałkami. Jeden z twitterowiczów opublikował wspaniałe strzałki, w których widzicie powiązania pomiędzy pracownią Kantar, niejakim Pawłem Ciackiem, Instytutem Obywatelskim i politykami Platformy Obywatelskiej. Pomysł jest jasny, pokażemy taki screen, będziemy go w setkach udostępniać, będziemy go szeroko komentować. Do popularyzowania tego materiału przyłączyli się ważni politycy obozu rządzącego, między innymi podawał go dalej Adam Bielan, Joanna Lichocka, Dominik Tarczyński, ważne osoby z dużymi zasięgami, takie, które teoretycznie znają się i na mediach, i na kampanii wyborczej, więc można by powiedzieć, to jakiś poważny argument, który prawdopodobnie ten jeden sondaż kompromituje. No prawdę mówiąc, myślę, że te strzałki są warte mniej więcej tyle, ile kiedyś strzałki w telewizji publicznej dotyczące organizacji pozarządowych, które wszystkie miały być związane z Platformą Obywatelską i prezydentem Komorowskim, albo strzałki, które w swoich książkach publikuje Tomasz Piątek, pokazując, że każdy polityk Prawa i Sprawiedliwości jest bezpośrednio związany z Putinem, Kremlem i rosyjskimi oligarchami. No po prostu kawał ściemy. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy tutaj pomieszanie z poplątaniem, jeśli chodzi o pracownię. Zasadniczo Kantar to jest taki brand międzynarodowy, pod którym funkcjonuje kilka różnych pracowni badawczych, które w Polsce się zmieniały, przetransformowywały i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj zasadniczo niby mamy jeden Kantar, ale osobne to są te badania Kantar Public, które komentujemy, osobne to są badania Kantaru dla TVN24, te związane z pracowniami konkretnie robiącymi dla TVN-u, to są inne pracownie niż te, o których rozmawiamy dzisiaj w przypadku sondażu Kantar Public. No i tak się składa, że właśnie z tym drugim zespołem Kantara związany był Paweł Ciacek, więc chociażby na tym poziomie widać, że ktoś już chciał za bardzo uprościć historię. Ale jest jeszcze drugi, poważniejszy argument, no bo cała ta historia z powiązaniem pomiędzy Instytutem Obywatelskim, politykami Platformy i podważaniem wiarygodności sondaży Kantara, to ona sięga 2017 roku, wtedy mówiły o tym media publiczne, wtedy zajmowały się tym Wiadomości TVP, no i wtedy to miało jeszcze minimum sensu. Problem polega na tym, że przypominanie tej historii 5 lat później ma umiarkowany sens, bo jak łatwo znaleźć w internecie, rzekomy bohater tej afery i powiązań odszedł z Kantara we wrześniu 2020 roku, no i trzeba przyznać, że dzisiaj tak naprawdę wiązanie go z wynikami tego badania nie ma żadnego sensu. On prowadzi inną firmę konkurencyjną wobec Kantara. No i z tym sondażem najzwyczajniej wygląda na to, że nie ma nic wspólnego. Na koniec jeszcze jeden argument. Cały ten sondaż, cały ten diagram, który wam raz jeszcze pokażę, godny Tomasza Piątka, tak naprawdę opiera się na jeszcze jednym założeniu, mianowicie na fakcie, że skoro ktoś opublikował jakiś jeden materiał na stronie think tanku powiązanego z Platformą Obywatelską, to znaczy, że jest ich człowiekiem. Paweł Ciacek, nie ma co do tego wątpliwości, jest człowiekiem o poglądach liberalnych, prowadził zresztą własną aktywną publiczną działalność, między innymi prowadząc NGO-sa, który promował wartości liberalne, więc to nie jest żadne zaskoczenie, no ale z faktu, że ktoś coś opublikował na jakiejś stronie, robienie tego typu strzałek to rzecz zupełnie niepoważna. Możecie na stronie Klubu Jagiellońskiego znaleźć sobie zakładkę Ludzie, tam znaleźć zakładkę Autorzy, no i znajdziecie tam 1100 osób, które można by na takim diagramie pokazać i właściwie w ten sposób powiązać nas z dowolnym człowiekiem w dowolnym miejscu świata, bo po prostu jak się opublikowało materiały 1100 osób, to trudno nie znaleźć powiązań któregoś z nich z kimkolwiek innym na świecie. Oczywiście Instytut Obywatelski to nie jest instytucja, której chciałbym bronić, moim zdaniem to parodia tego, jak powinien wyglądać partyjny think tank i zwykle się naśmiewam z ich działalności. Paweł Ciacek to też ni brat mi, ni swat, osoba, z którą rzadko miewam wspólne poglądy i w ogóle nie mam nic wspólnego, ale tego typu
diagramy, manipulacje prezentowane jako argument, który ma ostatecznie pogrążyć tego typu sondaż, wydaje mi się, że świadczy tylko o jednym, że w Prawie i Sprawiedliwości naprawdę zaczęło się robić gorąco i to teraz ta prawa pisowska strona internetu będzie publikowała tego rodzaju bzdury godne w ostatnich miesiącach i latach silnych Razem i różnych innych opozycyjnych tłumoków z mediów społecznościowych, którzy wszystko ze wszystkim połączą, żeby pokazać pisowski spisek. Skoro dzisiaj działa to tak samo w tej części internetu, skoro wchodzą w to tacy ludzie jak Adam Bielan, to znaczy, że zrobiło się gorąco i trzeba używać naprawdę mocnych argumentów. To nie jedyny taki dowód. Inny przykład z ostatniego tygodnia to też okładka Gazety Polskiej, w której wróciła Gazeta Polska do standardów znanych z najgorszych czasów, a w ostatnich latach znanych raczej z tygodnika Tomasza Lisa, już nie Tomasza Lisa, czyli Newsweeka, czyli żenująca okładka mająca powiązać politycznego konkurenta ze wszystkim, co najgorsze. Tym razem Donald Tusk z cieniem pod nosem mającym się ułożyć w hitlerowski wącik. Przyznacie, totalna żenada i chyba nie może być dobrze w obozie rządzącym, skoro jego otoczenie musi sięgać po takie ciosy. No bo rzeczywiście na razie mamy jeden sondaż, mamy delikatnie spadającą średnią sondażową, ale tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość musi się spodziewać w najbliższym czasie kłopotów. Szczególnie, że teraz jesteśmy w wakacje, w czasie wakacji, czyli w momencie, w którym po pierwsze jest dużo mniej sondaży, trudno wyciągać z nich jakieś daleko idące wnioski. Po drugie, nie do końca łatwo przeprowadza się różnego rodzaju badania, bo po prostu trudno jest dobrze wyważyć próbę. Wiele pracowni w związku z tym zawiesiło prowadzenie badań na ten wakacyjny okres i pewnie dopiero we wrześniu, październiku będziemy mogli zobaczyć, co się tak naprawdę dzieje. A do tego czasu Polacy będą mieli już swoją wyrobioną opinię na temat drożyzny, swoją wyrobioną opinię na temat tego, co się dzieje w energetyce, z cenami paliw, z cenami węgla, z dostępem do węgla, ze wszystkimi wokół tego kontrowersjami. No i sądzę, że dla Prawa i Sprawiedliwości może zacząć się naprawdę gorący okres dużych sondażowych spadków. Czy tak będzie? Zobaczymy jesienią. Wydawało się, że w ostatnich latach już kilkukrotnie Prawo i Sprawiedliwość było na takiej wyraźnej równi pochyłej, a potem wydarzało się coś, co z powrotem pomagało Prawu i Sprawiedliwości odzyskać inicjatywę. Niemniej do jesieni musimy poczekać. Ta jesień na pewno będzie bardzo trudna, bardzo gorąca. Myślę, że możemy spodziewać się daleko idących wybuchów emocji społecznej, dużej krytyki wobec rządu, dużych problemów związanych z sytuacją gospodarczą nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No i takie sondaże jak ten, który przed weekendem wzbudził tak duże emocje, mogą stać się chlebem powszednim tej jesieni. Ale jak dotąd za wcześnie, by wyciągać takie wnioski i dopiero jesienią będziemy w stanie wiarygodnie ocenić te sytuacje. Dzięki serdeczne, ciekaw jestem waszych komentarzy. Dajcie znać, czy waszym zdaniem ten moment mijanki, w którym Koalicja Obywatelska albo inna formacja opozycyjna jednoznacznie prześcignie Prawo i Sprawiedliwość, jest już za rogiem, czy waszym zdaniem partii Kaczyńskiego znowu się upiecze. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.